rozumiem, że chyba nie zapomniałem, że ten medal, który ci się należy, z tego biegu ci wręczę. Znaczy nie wręczę, zawieszę, bo ona była taka. Ale jest jeszcze jedna rzecz ważniejsza, którą chciałem kiedyś odłożyć. Andrzej u nas w Kolczynie był piękne spotkanie z mieszkańcami, z gośćmi, opowiadał o swojej pasji, o tym, co dzisiaj robi, co było kiedyś. I wtedy urzekła mnie jedna rzecz. Ja w Kolczynie pracuję, bo tak naprawdę mieszkam w długim Kolczynie, pracuję tam 16 lat. Wydawało mi się, że znam już dobrze to, tych ludzi, to środowisko, ale wtedy zrozumiałem, co to znaczą i czym dla mieszkańców Kolczyny, Czarnożek, okolic są przomki. No, dla pilotów, piloci mają różne punkty odniesienia, była tu mapa. Dla Państwa na pewno przomki też były albo są jakimś punktem odniesienia. Andrzej opowiedział wtedy historię, kiedy pracował na kopalni w Bytomiu, kiedy miał okazję poznać dyrektora kombinatu węglowego, Działasa. Jak oni się wtedy skojarzyli? Pan pochodzi spod Skałek? Tak, ja też spod Skałek, więc punkt odniesienia gdzieś tam na Śląsku i wiadomo, o jakie skałki chodzi. Wtedy zrodził się pomysł, że takie skałki musisz dostać, no ale to nie może być zdjęcie, to nie może być coś takiego błahego. Akurat niedawno odbywał się u nas plener polsko-słowacki. Byliście Państwo w Preszowie. Preszowianie, znany preszowski artysta, też brał udział w tym plenerze, ale ten obraz akurat namalował Józef Horkawy ze Świdnika. I chciałbym, Andrzeju, żeby to zawisło gdzieś u Ciebie w domu i żeby to był taki Twój rodzinny punkt odniesienia. To nie jest zdjęcie, to jest obraz artystyczny znanego słowackiego malarza. Bardzo bym Cię prosił, zainspirowany tą Twoją opowieścią. Warto by było, abyś o tej historii opowiedział wszystkim, bo ja nie zasłużyłem. To było coś niesamowitego, więc jakoś taki symptom. Pochodzi spod skałek i niech te skałki w takim wydaniu artystycznym goszczą w Twoim domu i w Twoim sercu. No i tyle. Dziękuję bardzo, że zajęliśmy się za to, że pozwoliliście mi tutaj te dwa słowa powiedzieć. Dziękuję bardzo.